Wycieczka do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. 27 lutego klasy 5D i 5F udały się na wycieczkę do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, które mieści się przy ulicy Freca 16. Uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych, poszukując odpowiedzi na pytania dotyczące tego, co ich otacza. Przeprowadzali bezpieczne eksperymenty, odkrywając przy tym rzeczy zwykłe w sposób niezwykły. Uczniowie mogli poznać nazwy chemicznych naczyń i przyrządów. Dowiedzieli się, jakie są podstawowe składniki produktów spożywczych. Przeprowadzali także doświadczenia chemiczne w celu ich identyfikacji. Na przykład sprawdzali obecność białka w twarogu, glukozy w soku owocowym czy skrobi w ziemniaku. Zajęcia były bardzo ciekawe. Uczniowie w białych fartuchach, rękawiczkach i okularach ochronnych mogli się poczuć jak asystenci sławnej Marii. Poprzez zabawę poznać i zrozumieć wiele chemicznych zjawisk. Swoje wnioski i obserwacje spisywali na specjalnie przygotowanych kartach. Klasy 5 udały się na piętro budynku, gdzie mieści się wystawa poświęcona Marii Skłodowskiej-Curie. Tam poznali historię życia naszej noblistki od wczesnego dzieciństwa aż do śmierci. Prześledzili drzewo genealogiczne Skłodowskich. Słuchali wykładu przewodnika, pasjonaty w odtworzonej szopie, podobnej do tej, w której Maria i jej mąż Piotr Curie prowadzili swoje badania i dokonali przełomowych odkryć. Oglądali autentyczne pamiątki pozostałe po słynnej chemiczce oraz galerię zdjęć. Było to bardzo interesujące zwiedzanie. Pan przewodnik zdradził wiele ciekawostek z życia Marii Skłodowskiej. Między innymi jak nazywał się jej kot, jakie stroje lubiła nosić i dlaczego jej starsza siostra jako pierwsza wyjechała na studia do Paryża. Wycieczkę polecamy wszystkim, którzy chcą poznać chemiczne laboratorium od kuchni i historię życia Marii Skłodowskiej-Curie nie tylko w oficjalnej wersji. Dziękuję za uwagę. Serwis prowadziła Iga Songol z klasy 5F. Do zobaczenia.